Lucky Box jest to tryb na moim serwerze, który polega na zbieraniu surowców, otwieraniu skrzyneczek, zbieraniu coraz to lepszych itemów, no i oczywiście klepaniu przeciwników. W dniu dzisiejszym wraz z Fomim będziemy trollowali moich graczy w przeróżny sposób, ale o tym dowiecie się później. Nie zapomnij siurko o zostawieniu suba oraz lajka, a ja zapraszam cię do oglądania. Twoja nudna przeglądarka wygląda tak? Najwyższa pora to zmienić, stary. Przedstawiam ci Opera GX, czyli idealną przeglądarkę dla graczy. Opera daje nam możliwość korzystania z wgranych motywów, tapet, ale jeśli chcemy, to samodzielnie możemy wybrać kolory, które nam najbardziej odpowiadają. Ja na przykład lubię kolor żółty. Dodatkowo możemy użyć tapety animowanej z Minecrafta, którą możemy znaleźć w dodatkach Opery. Jeśli boisz się o lagi i duże zużycie ramu, z GX Control możesz spać spokojnie. Kiedy tak jak ja często masz otwarte wiele kart, ale nie chcesz doświadczać lagów w grze, możesz użyć panelu GX Control, dzięki któremu ograniczymy zużycie ramu i procesora przez przeglądarkę. Jeśli jesteś typem gracza, który lubi odpalić sobie nutkę w tyle i pozabijać jakichś noobków, to Opera wychodzi ci naprzeciw oczekiwaniom, ponieważ dzięki GX Player wszystkie usługi muzyczne znajdują się w jednym miejscu i bez problemu możesz odtwarzać swoją ulubioną muzykę z paska bocznego Opery GX. Swoją drogą, kiedy jesteśmy przy Minecrafcie, to Opera GX właśnie uruchomiła serwer Minecraft wraz z ich społecznością Discord. Możesz teraz śmiało bawić się na różnych trybach, takich jak SMP, Duels, Debridge albo Survival Games, a to wszystko na ich serwerze. W skrócie, pobieraj Operę. A teraz opowiem wam o trollach, jakie na dzisiaj przygotowaliśmy. Możemy graczy przesuwać w lewo, prawo, do góry, do przodu i do tyłu. Możemy naładować napięcie elektryczne i rozładować się mocnym piorunem na graczu. Możemy także zrespić Creepera bądź Guardiana, które na pewno wprowadzą gracza w zakłopotanie. Natomiast jednym z najmocniejszych troli jest głośny huk wraz ze zrespieniem się Herobrine'a. I przy okazji, uważajcie na spadające kowadło! No i co ja ci mówiłem? Dobra, zaczynamy! Ich gości się nie rusza, stary, ja bym go obudził, nie? No, jakiś pewnie piorun? Arp jest czy coś. Piorun, no, myślisz? No, dawaj, wal piorun. On chyba nie wie, stary. No, coś nie reaguje. Nie reaguje totalnie. Ja bym drugiego walnął. Dobra, dawaj, jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Dobra. No, jeszcze jeden. O nie! Dobra, stary, ja go tutaj postawiłem, nie? Uciekamy stąd. Dobra, stary, mamy tu ziomeczka, który teraz biegnie, więc sobie spoko go będzie strollować. Weź go może cofnij, tepnij go. Tak. W tył. Patrz, będę go cofał. O kurde, ej. Takiego mindfucka ma. Weź go teraz w górę tepnij. Podrzuciłem go, no. Ej, on się w ogóle nie ogarnia. On się nie zatrzymuje. Pa. Zatrzymał się. Wiesz co mu dam? Dam mu teraz na ekranie, żeby otrzymać klucz, obróć się 5 razy. Będzie się obracał. Patrz, będzie się obracał. Obraca się! Jaki gość, co jest? Weź go piorunem jeszcze walnij. Ta, dobra, to piorun na dokładkę. Albo coś zres wokół niego. Stary, to pato. Oj kurde, dobra, no. Ej, on napisał admin! Bo! Widziałeś, ej, widział, no. Pa, schował się, dobra, jeszcze idziemy. Się chował, on, no, idziemy, no. Idziemy od niego, stary. Po tym trollu przeszliśmy do następnej osoby. Przynajmniej tak nam się wydawało. A w rzeczywistości przeteleportowaliśmy się do tego samego gracza, co przed chwilą. Przesunę go w przód. On nie ogarnia. Jeszcze raz, trzy kratki do góry. Pa. Oj, coś tak dziwnie zaczyna być w górę. No. Zrespmy go w tym, o. Ja bym mu jeszcze, stary, zrobił, nie wiem. Blindnessa, o, blindness na 3 sekundy, stary. On nic nie widzi w tym momencie. Pa, dual. Ja to nie jest ten, którego już trollowaliśmy? Ej, to był 103. To ej, był ten sam. Jestem sam. Nie. A ja tylko się myślałem, że zostawiamy, stary. Nie? On już, no, już jest prześladowany przez nas. Tym razem przyszła pora na dwóch kumpli, którzy nie byli niczego świadomi. Przebywali oni na powierzchni, co dawało nam spore pole do popisu. Mamy tutaj dwóch ziomeczków, bo to jest Bajtek, a tu jest S z tobą. Typowo, trzy kratki w górę. Pa. On już, on nie wie, co się dzieje. Założę mu dynię na głowę. O, ej, ale... O, ściągnął. Możemy mu wysłać dźwięk pięciokrotnego postawienia kowadła, stary. O, to jest... To jest bardzo mądre. Chociaż ma włączone dźwięki, to wtedy... Nie, no w sumie tak. Będziemy na środku ekranu, zostałeś adminem. Ej, dobra, to jest mądre. Zobaczymy. Czekaj, dam mu jeszcze... O, ten drugi się obudził! Patrz, trzy kratki do góry. Pa, to są ziomeczki, on mówi teraz do niego. Ty, Bartek, słuchaj, jakaś śmieszna sytuacja przed chwilą była. A Bartek w szoku. Po! On mówi do niego tak, stary. No widziałem tu Herobrine'a, nie? I pa. Po! I nawet niego zaczyna bić? Patrz, stary, gościu leci do góry, lewitacja, nie? Ale to wygląda mocarnie, jak ten Bajtek się na niego patrzy. Nikogo nie zabij. Nie, spokojnie. Na Bajtka... Nie, zres? O nie! Pa, Bajtek uciekał, on ucieka! Tak, dobra, nie. Ja go tutaj tepnę, stary, dam mu, nie wiem, nie? Dam mu hełm netherite'owy mu dam. Dam mu 11 refów za to, że go zabiliśmy i hełm netherite'owy. To ja mu już starczy, stary. Długo nie musieliśmy szukać, ponieważ kolejny gracz, którego mieliśmy zamiar trollować, znajdował się również na powierzchni. Zespawnowałem go w pęcznie, żeby go spowolnić. Patrz, ja go cofnę, stary, w górę.
Tylko nie jest gini stary. On coś kmini. Będzie coś pisał chyba na czacie. Napisał aha. Herobrine'a przed nim stawiam. Widziałeś jak on głowę tak dał? Dobra, spawnuje mu Guardiana. O! Guardiana w tym w sieci. Bije go i... On go uderzył, no. Nawet... Ten Adrian. Ja Admin, teraz daję mu napis na środku ekranu, zostaje się adminem. Ej, dobra, no to jest dobry plan. Dobra. Wow, dzięki. Napisał wow, dzięki. Okej, okay, dobra. Ja bym mu jeszcze, stary, podrzucę go 3 kratki do góry. Napis na środku ekranu, aby otrzymać klucz, podskocz w ciągu 3 sekund, ale nie będzie mógł skakać, bo dostanie takiego slownessa, patrz. O nie, to... Ale zło. Patrz, widzisz? Nie może podskoczyć. To już teraz nie. Jest za późno. Ej, może, 3 sekundy. Ale tak, ale 3 sekundy minęły, bo to było w ciągu 3 sekund. Dobra. Ale dobra, stary. Dam mu 3 refile. Ja bym mu coś niech dał, trzyma. No, niech ma 3 refile. Szukając następnego gracza, znaleźliśmy osobę, która stoi AFK w jaskini. W tej sytuacji byliśmy zgodni z Fomim, aby zrespić za ziomeczkiem Creepera, który ma go przestraszyć i wybudzić z AFK. Co myślisz, że dźwięk Creepera będzie dobry? Mi się wydaje, dobra. Że to jest idealny pomysł. Po. Nie no, stary, on bez niczego, nie? On śpi. Zero, dobra? Podrzućmy go. Wrócił się dopiero. I to jest w ogóle gościu, który ma rangę sponsor, zobacz. No, to widzę na bogato. Daję mu dźwięk piętnokrotnie. Nie no, napisał pozdro YouTube. Dlaczego? Nie, ale jakiś mądry przynajmniej, mądry. Skapnął się szybko. To daj, ja go zabiję, ja chcę go zabić. Nie, potem nie przestań, ty psychopato. Szybko go w pajęczynie zrespię. On w ogóle bez ale, stary. Nie, no gościa się nie da strollować, ewidentnie nie da się go strollować, no. Dobra, dźwięk strzały mu dam. Patrz, dźwięk... O, dobra, no. Dobra, Guardian to jest dobry pomysł. Weź mi te, bo mi spawna. Po! Ej, tu są, tu jest dwóch gości w ogóle. Może się będą klepać. Nie, stary, to są raczej sojusznicy. Czekaj, tego Saturn strollujemy. Saturn i damy mu... Zostałeś adminem na ekranie. Pa! Saturn napisał te na czacie, bo myślał, że jest admin. Dobra, ja tu jeszcze chyba Herobrine'a mu zespawnię, nie? Patrz. O! No, Herobrine. Herobrine jest najmocniejszy, stary. Ja bym się ogólnie sam wystraszył, jakbym zobaczył Herobrine'a. No, ja pewnie też. Dobra, chłopaki, chyba nic tutaj nie ten. Tym razem natrafiliśmy na gracza, który również znajdował się w jaskini. Dobra, stary, mamy gościa. On się tutaj skopywał, ale myślę, że możemy go obudzić, stary, creeperem, nie? No, taki creeper, start. O, jeszcze ma totem, to... No, ho, na luzie. Ale ziomeczek, coś... Obrócił się. Coś tutaj nie gra, nie? Przesuniemy go, stary, w przód. Bo! Przesuniemy go teraz w prawo. Ale lata, gościu! Stary, co by mu tu zrobić, nie? Zresp jakiegoś Herobrine'a albo coś. Dobra. O! Ej! Zlogał! Ej, wyszedł! Gdzie on jest? Ta, na spawna uciekł! On się wystraszył, stary, na spawna! Zawinął wrotki. Po strachliwym graczu, który uciekł na spawn, przyszła pora na zawodnika, który stał AFK na powierzchni. Mamy tutaj kolejnego oponenta, który się nie rusza, ale spokojnie, podrzucimy go troszeczkę. Może wiesz, mama weszła do pokoju, on się przyrki musi uczyć, wiesz, rzucił wszystko. No. Ale widzę, że się rusza, rusza się koleżka. Dobra, przesuniemy go w lewo. O kurde! Zespawnujmy go w sieci. Weź mi lawy postaw może. Wskoczy w nią? Nie. Ale stary, no widzisz. On nie wie, co się dzieje. Dobra, ja bym mu Guardiana zespawnował. Co sądzisz? No, pomysł bardzo dobry. Po. Ja bym w niego czymś strzela. Nie, to Guardian w tego gościa. Aaa. Ziomeczek ogólnie ma lagi. On sobie myśli, że to mu się śni. To nie jest dokładnie. Sen. Uderzymy go piornikiem. Pa, on biegnie. A ja go cyk do tyłu. Pa. On wie, co się dzieje. Ej, wyszedł! Albo... Uciekł! Nie, on wyszedł z serwera! No, wyszedł z serwera! Tak jak widzieliście, trafił nam się kolejny uciekinier, natomiast szybko znaleźliśmy kolejnego gracza, którego można było fajnie potrolować. Mamy kolejnego ziomeczka, tylko że on się nie rusza, stary. Zobacz. Trzeba go obudzić. Creepera bym mu dał. Tak. Tylko creeper jest w ścianie. W ścianie. Niedobrze. Okej, dobra, właśnie dobrze, przynajmniej go nie wywali. Ale on się nie rusza, stary. Nic a nic. Damy mu dźwiękowadę, może się obudzi. Stary, no on się nie budzi, nie? Może strzały? No, strzała. To... Też nie, stary, no też widzisz. Od nic. To nie wiem, z respektu Herobrine'a czy co. Nie, on jest nieżywy, nie? On. O, żyje! Patrz. I cyk go, w pajęczy. Kurde, nie trafiłem w pajęczyną. Pa, on ucieka. W pajęczynie jest. Patrz teraz, Herobrine'a mu tu res. Kurde, nie ma tutaj. Herobrine był ze ścianą. Teraz. No nie, jak się rzucać? Jak się ci rzucać, widziałeś? Właśnie się widzę, ale on. Kurde, czekaj. Stary, myślisz, żeby dać mu prezent? Ej, wyszedł! No. Teptałem go z powrotem. Ty, Herobrine mnie nawiedził, Kacek pisze. O nie, nie pisz tak! Damy mu trolla, że został adminem. O, no. Spoko. Ciekawe, zaraz będzie coś pisał. Ej, wyszedł! Nie. Dobra, stary, wytepamy go. Ja wychodzę na górę, wytepamy go i postawimy mu Herobrine'a, nie? Stawiam mu Herobrine'a. Patrz!
Ale shiftuję, shiftuję. Tak, shiftuję, shiftuję, no. I piszę XD. Dobra, stary, myślę, że możemy mu jednego koksika wręczyć. Trzymaj, stary. W tym momencie nadarzyła się nam niepowtarzalna okazja, aby strollować gracza, ponieważ był on bardzo wysoko, a w dodatku obok niego było pełno lawy. Mam gościa, który stary teraz graniczy z cudem, patrz co się dzieje. Ej, no jakiś lawy kosty chyba. Patrz, podrzucę go. Pa. On nie wie co się dzieje. Teraz mu dam stary dźwięk strzał, żebym myślał, że na niego strzały lecą. Podrzucimy go o 3 kratki w górę. No on nic, stary. Dobra, damy mu dźwięk kowadła. O, ej, on ma chyba dźwięki wyłączone. No to wygląda. No zobacz. Ej, cofnę go do tyłu. Patrz. I do tyłu. Dawaj tego drugiego może. Czekaj, zaraz. I do tyłu. Co on chce zrobić, stary? Chłop jest w szoku. Dajmy mu creeper. Nie no, creepera nie, bo on się zabije wtedy. Efekt spowolnienia na 5 sekund. I on nic. I on stoi, stary. I go w pajęczynę. Ja bym go, stary, najchętniej w lewo przesunął o te 3 kratki, ale wiesz, jak to się skończy. No. I teraz tu Herobrine'a gdzieś zrespimy. No, dobra. Załóżmy mu dynię na głowę. Ziomeczku. No, on nie ogarnia, on nie wie, co się dzieje. I poszedł. O. Maxim. Też chyba nic nie ogarnia. Podrzucę go 3 kratki do góry. On będzie teraz panicznie uciekał i schodził na dół. Co? Ej, on schodzi, nie, on chce skoczyć do wody. Tak mi się wydaje. Myślisz, no, że doleci? Ja mu pomogę, no, stary. Dobra, pomogłem mu. Ojej, nie, dobra. Pomogłem mu, stary. Ale na farty. Ole, walnąłem go ostatkami sił i doleciał do wody. No, ale tak ledwo. Ale ucieka, stary. Zatrzymajmy go. O kurde, zatrzymajmy go jeszcze raz. Dobra. A, bo gościu może mieć dużo. Tak, faktycznie. Damy mu lewitację, stary, patrz. Po. Ale leci, no. Ej, żeby się nie zabił. Oj, trzeba uważać, panie Maxim. Stary, on ucieka, on się boi. Wydaje mi się, że no, on się boi, on się chyba przestraszył. Może Herobrine? Nie, stary, on ucieka, on na nic nie patrzy, on po prostu ucieka. Zatrzymajmy go jeszcze, kurczę. Ej, tu jest jakaś baza, ale dobra, na spokojnie. On ucieka chyba do bazy. Zatrzymajmy, ej, no kurde, ale chłop pędzi, no, zatrzymać go nie mogę. On do bazy leci chyba. Mhm. Tak. Chyba ta. Czekaj, czy to jest jego? Chyba ta, bo skrzynki chyba ma. Tak. Dobra, ale poczekaj. Teraz go strolujemy, teraz go, o, proszę. Damy mu dźwięk strzały. O, on ma dźwięki. Damy mu blindnessa. Kurde, no. Cofniemy go do tyłu. Ej, o, dobra. Jeszcze raz do tyłu. Gdzie on jest? O. Nie, no dobra, gości po prostu ucieka. On nie wie, co się dzieje. Ale tu ładnego cave'a mają wykopanego. Nie, no dobra, zostawmy go. On jest biedny, stary, zostawmy go. Dobra, stary, ne. Gość nas olewa. Idziemy od niego. Koniec, no.